Dzień dobry, witamy Państwa w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jesteśmy na wystawie Eureka, czyli Odkrywam. Jest to wystawa przygotowana z myślą o tym, żeby pokazać relacje między filozofią a sztuką. Z tej okazji chcieliśmy zaprezentować kilka rozmów z filozofami, które będą dotyczyć kwestii poruszanych na tej wystawie, a które są ważne dla nas wszystkich także dzisiaj w naszym świecie codziennym. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła poznania, tego, czy jesteśmy w stanie poznać świat, który nas otacza w sposób dla nas satysfakcjonujący. Czy w ogóle jesteśmy w stanie poznać coś w sposób pewny? Co to w ogóle znaczy poznawać? Do tej rozmowy zaprosiłam filozofa i doradcę filozoficznego Tomasza Femiaka, a także filozofującego psychologa Andrzeja Dominiczaka. Filozofowie na przestrzeni wieków bardzo często podejmowali temat poznania. Jedni wskazywali na to, że takie poznanie pewne, o którym jesteśmy przekonani, że jest prawdziwe, może wynikać tylko i wyłącznie z naszego czysto racjonalnego podejścia, z takiego czystego teoretycznego myślenia. Inni wskazywali raczej na drogę zmysłów, że to poprzez zmysły, którymi nasz organizm doświadcza świata, zdobywamy wiedzę o naszym otoczeniu. Jeszcze inni mówili, że właściwie nie jesteśmy w stanie niczego poznać. David Hume na przykład doszedł do wniosku, że właściwie nasze poznanie nigdy nie może być pewne, bo nawet nie możemy być pewni tego, że słońce wstanie następnego dnia, bo nie mamy takiego osobistego doświadczenia. To jak to jest z tym poznaniem? Czy możemy poznać w sposób pewny, a jeśli tak, to która z dróg byłaby dobra? Czy droga serca, czy droga rozumu, czy być może jakaś droga pośrednia? No, ten spór, czy dyskusja nad właściwie tymi dwoma źródłami poznania, czyli nazwijmy je skrótowo sercem i rozumem, już od czasów antycznych się wiedzie. Mamy więc zatem dwa źródła poznania. Rozum i serce. Dwa porządki, z którego wypływają dwa rodzaje wiedzy. Jedna wiedza intuicyjna, a druga dyskursywna. O tej dyskursywnej możemy teraz porozmawiać i teraz między innymi w tym celu się spotykamy. Natomiast mamy jeszcze tą wiedzę intuicyjną, której doświadczamy i zdobywamy indywidualnie. No i tę dopiero musimy ubrać w słowa i w tym dyskursie naukowym, filozoficznym dopiero niejako obrobić. No i ten spór o wartość tych dwóch źródeł wiedzy, czy też dwóch rodzajów poznawania, no ciągnie się za nami już od czasów antycznych, tak jak powiedziałem. No i teraz w związku z tym, czy nadawać priorytet któremuś z tych rodzajów wiedzy i też źródeł poznania, to może wynikać na przykład z preferencji, z indywidualnej postawy, czy raczej łączyć te dwa porządki i przyjmować postawę harmonizującą. Ja bym się skłaniał ku temu ostatniemu, czyli właśnie dążeniu do tego, żeby te dwa porządki łączyć i niejako argument, który mógłby tutaj paść, mógłby być taki, że oprócz tego, że mamy dwa rodzaje wiedzy płynące z tych dwóch różnych źródeł, jeszcze na dodatek mamy pewien stan harmonii, który owocuje poczuciem szczęścia. I na przykład stan eutymi, czyli takiego dobrostanu, równowagi pomiędzy sercem i umysłem, byłby takim przykładem, gdzie posiadając tą równowagę, mamy równocześnie poczucie harmonii, pewnej stabilności i takiego dobrostanu wewnętrznego. Więc ja bym się skłaniał ku temu, że to są dwa dopełniające się źródła poznania i w związku z tym dwie różne wiedzy. Natomiast jak one się z kolei w kulturze lokują, ku któremu się skłaniamy, która ma na przykład w tym momencie większą wartość dla nas, to jest zupełnie inna sprawa, co myślę, że w dyskusji dalszej się nam tutaj pokaże. Natomiast dla człowieka, dla jego indywidualnego rozwoju raczej bym widział, że te dwa źródła poznania
mają iść w parze i dopełniać się wzajemnie. Czyli zarazem intuicja i zarazem rozum to są te dwie drogi, które no dobrze byłoby, żebyśmy potrafili je jakoś zbalansować, tak? Żeby znaleźć taką pośrednią ścieżkę pomiędzy tym i dzięki temu poznać świat. Ale czy wtedy poznamy świat w taki właśnie zadowalający nas sposób? Czy to nie będzie wiedza złudna? Czy ja coś wiem na pewno? Ja jako człowiek, czy jestem w stanie coś wiedzieć na pewno? Gdybym odpowiedział na to pytanie, to tak jakbym powiedział, że jestem w stanie wiedzieć na pewno, prawda? Bo bym powiedział, że ja to wiem, czy dał do zrozumienia. To tak, ale może zanim spróbuję jakoś, o ile będę wiedział, co powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiem najpierw, czy nawiążę do tego, co Tomek mówił. Oczywiście jest tak, że można mówić o poznaniu emocjonalnym, czyli przez serce, czy sercem lub rozumem, czyli tak tradycyjnie czy klasycznie, ale chciałem powiedzieć, że moim zdaniem i nie tylko moim, te dwie perspektywy czy te dwa style poznawcze nie są aż tak różne, jak się na ogół wydaje. I tu przyjmę perspektywę trochę zaskakującą może dla was, bo chyba z tej perspektywy jeszcze nie rozmawialiśmy, mianowicie psychologii ewolucyjnej. No i z tej perspektywy uczucia są po prostu pewnym stanem poznawczym szczególnego rodzaju. Znaczy ukształtowanym ewolucyjnie systemem, który umożliwia nam szybkie rozpoznawanie pewnych sytuacji. Nie zawsze szybkie, ale często szybkie, na przykład zagrożenia. I bardzo szybką reakcję, ewolucyjnie ukształtowaną szybką reakcję, która oczywiście nie zawsze jest optymalna i na szczęście w jakiejś mierze kontrolujemy te emocjonalne rozpoznania rozumem i czasem udaje nam się zorientować, że rozpoznanie było nieracjonalne. Jednak w bardzo ogólnym planie życiowym i społecznym to są często, to badania potwierdzają, że na przykład strach, który nagle odczuwamy, wyjąwszy wypadki osób, które są jakoś zaburzone, neurotyczne czy w inny sposób lękowe, no to te osoby same siebie nawet definiują jako, już nie chcę używać żadnych terminów klinicznych, ale jako zbyt lękowy, prawda? To w większości wypadków boimy się czegoś adekwatnie, bo faktycznie jest czego się bać i reagujemy też adekwatnie. To jest po prostu autentyczne poznanie zagrożenia. Tak jak w miłości z kolei, zupełnie inny przykład i dotyczy raczej uczucia, czyli rodzaju stanu emocjonalnego, który cechuje się szczególnymi takimi cechami, przepraszam za powtórkę, jak trwałość pewna, głębia i tak dalej, i tak dalej. No rozpoznajemy jakoś optymalną dla nas z punktu widzenia mężczyzny partnerkę do związku erotyczno-seksualnego, który ma zaowocować optymalnym z punktu widzenia ewolucyjnego dzieckiem, prawda? Więc to też jest bardzo ważne życiowo, też i w planie indywidualnym, i w planie gatunkowym, rozpoznanie kogoś. Oczywiście ono znowu z całą pewnością nie zawsze jest pewne, w sensie nie zawsze trafne, czy nie zawsze pewne, że trafne, ale jednak w jakiejś mierze trafne, no bo to jest człowiek, z którym chcemy być cały czas, prawda? Cieszymy się na myśl o przebywaniu z nim, a nawet jak z nim nie przebywamy, to o nim myślimy, więc w pewnym sensie przebywamy. No a najważniejsze z punktu widzenia ewolucyjnego, gdy mówimy o ewolucji człowieka, jest to, żeby chcieć przebywać z tą drugą osobą, no przynajmniej tak długo, aż się wychowa dzieci, prawda? Żeby gatunek przetrwał. Więc ja tu akcentuję taką racjonalizację ewolucyjną trochę bardziej niż bym sobie życzył, gdyby nie to, że chcę tutaj wydobyć ten akurat aspekt mojej odpowiedzi, że właśnie to uczuciowe czy emocjonalne poznanie w gruncie rzeczy jest czymś, co ja nazywam racjonalnością ewolucyjną. Oczywiście my to odczuwamy inaczej, często przyjemnie albo nieprzyjemnie i to nadaje poczucie pełni życia często. Nie tylko to, ale w dużej mierze. Ale w gruncie rzeczy istota tego jest trochę jak w mądrości, że nie tylko coś rozpoznajemy, ale też od razu mamy podpowiedź, co robić. Na przykład uciekać albo atakować. Nie zastanawiać się, co robić w pewnych sytuacjach, tylko optymalizować naszą reakcję, czyli uciekać
No jeszcze jest trzecia, słynna znieruchomieć, ale to rzadziej dotyczy ludzi i sytuacji zagrożenia, z którymi mamy do czynienia. Tak, tylko bardzo bym poprosiła jeszcze, żeby wrócić do intuicji, bo to słowo jest takim słowem kluczem, które często no, nie do końca może jest zrozumiałe, albo jest to tak jak to natchnienie trochę czymś takim, prawda, co szukamy tego jak trzeciego oka, a ja bym chciała, żeby szczególnie wobec naszych młodszych tutaj widzów i słuchaczy, żeby wyjaśnić, czym ta intuicja jest w tym poznaniu, bo nie tylko tu chodzi o te uczucia, bo to będzie w takich uczuciach, powiedziałabym, pierwotnych, prawda, jak ten strach związany raczej z pewną chemią mózgu też. Natomiast właśnie czym tutaj jest ta intuicja, która jest tak potrzebna, poza tym ratio do właściwego rozpoznania? To ja postaram się dojść do tego punktu, o którym ty teraz wspomniałaś. No, siłą rzeczy odniosę się do tego, co Andrzej mówił. On przeniósł ciężar rozmowy na chwilę na ten plan psychologiczny i pokazał, że emocje są uzasadnione ewolucyjnie, że posiadają w cudzysłowie albo bez cudzysłowia swoją mądrość, uzasadnienie, jakąś racjonalność w działaniu, czy też praktyczność może byłoby tutaj bardziej adekwatne słowo. No i trudno z tym dyskutować. Natomiast jakby wracając z powrotem na ten plan filozoficzny, sprawę można by było postawić nieco inaczej. Parę razy w naszej rozmowie pojawiło się słowo pewność. I ja chciałbym chwilkę poświęcić temu słowu, a później przejść do tego, o czym ty wspomniałeś. Jeśli ja teraz ciebie dotknąłem, zrobiłem to, to można powiedzieć to, że cię dotknąłem, jest intersubiektywne w tym sensie, że widział to Andrzej, ja to widziałem, pan kamerzysta to widział. I w tym sensie jest to pewne, tak? Bo jest intersubiektywne. Ale przecież ten mój dotyk był też dotykiem tylko i wyłącznie twoim, to znaczy tylko ty zostałaś dotknięta, ty wiesz, co poczułaś, nikt inny. Czy to jest pewne? Oczywiście, że jest pewne, tyle tylko, że to jest pewne dla jednej osoby. Mianowicie dla ciebie, to ty wiesz, co poczułaś i cokolwiek byś nam powiedziała, było ci dostępne tylko intersubiektywnie. To tak samo ma wartość, jak to, co było pewne przed chwilą jako intersubiektywne, czyli ponieważ myśmy to widzieli. No i teraz w związku z tym, że niektórzy podważają tą subiektywną prawdę, no bo skoro to jest tylko tobie dostępne, no to jaką to może mieć wartość? Otóż dla filozofa ma to taką samą wartość, jak wartość ta intersubiektywna. Oczywiście na temat tej intersubiektywnej pewności możemy dłużej i szerzej rozmawiać niż na temat tej subiektywnej, intuicyjnej, tylko tobie dostępnej. Bo ta intuicja wiąże się jednak z poznaniem, z bezpośrednim takim doświadczeniem tego, co ja doświadczam, prawda? Właśnie subiektywnie. Tak jest. I tu dochodzimy znowu do nieco innego aspektu słowa pewność. Czyli na przykład, jeżeli filozof koncentruje się na swoim doświadczeniu, od którego wychodzi, a jak wiadomo, eros jest przewodnikiem filozofa, czyli właśnie ta część intuicyjna, to on niejako siłą rzeczy, mając takiego przewodnika w tym głosie wewnętrznym, czy tym doznaniu, którego prowadzi, no ufa mu i uczy się postrzegać to, czego doznaje, właśnie z pewną pewnością. Na początku robi błędy, tak samo jak my uczymy się rozpoznawać swoje afekty, uczymy się rozpoznać, czy żeśmy właśnie, tak jak Andrzej powiedział, właściwego partnera właściwie ocenili, czy że rozpoznali go, to tego się uczymy. Tak samo możemy uczyć się tej intuicji. No i tu, znowuż wracając na ten plan filozoficzny, w związku z tym zakresy wiedzy i dyskusje są różne, bo intelektem o pewnych obszarach możemy rozmawiać, a o pewnych już nie. Dla intuicji ten plan dyskusji jest o wiele szerszy. W ramach intuicji mogę rozmawiać o doznaniach, uczuciach, jest tutaj miejsce też na religię i wiele innych aspektów, które już dla intelektu i dla tego porządku nie są takie oczywiste i trudno ujmowalne w słowa, a wiadomo, że słowa są właśnie tym nośnikiem przede wszystkim dla intelektu. A czy słowa są w stanie wyrazić nasze poznanie? Wyrazić.
wyrazić. Tutaj trochę nawiązuję do rozmowy o języku, którą też w ramach tych spotkań przeprowadziliśmy, ale tam aż tak nie skupialiśmy się na tym właśnie, co możemy, czy możemy w ogóle naszą wiedzę, nasze poznanie ująć w adekwatne słowa. To jest dobre pytanie, ciekawe pytanie, zwłaszcza w tej rozmowie, jeśli połączyć je z twoim wcześniejszym pytaniem o wiedzę pewną. Otóż być może jest tak, jak mówił Tomek, że ty możesz być pewna tego, co czułaś, gdy zostałaś dotknięta, ale nie wiem, czy w tym wypadku w ogóle byśmy mówili o wiedzy. A jeżeli nawet o wiedzy, no bo to pojęcie też można bardzo różnie rozumieć. Tak, tak, już dochodzę do tego, o co teraz zapytałaś. Chodzi mi o to, że ja raczej mam skłonność, i oczywiście nie tylko ja, do nazywania wiedzą wiedzy, która ma charakter ogólniejszy, jakoś względnie uniwersalny, a nie tylko jest prostym doznaniem i poczuciem, że coś odczułaś, prawda? I trochę podobnie jest ze słowami, które mogą wyrażać, ale nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, to, co myślimy lub czujemy, albo jednocześnie myślimy i czujemy. To jest bardzo ciekawe doświadczenie również dla mnie, jako dla redaktora czy autora, że wciąż się zmagam z tym, czy słowa właśnie mogą wyrazić to, co chcę powiedzieć, albo co chcę wyrazić właśnie. I na przykład w jakim języku, jakie słowo lepiej wyraża coś, co chcę powiedzieć. Moim zdaniem, zwłaszcza jak się zna kilka języków, to nie znaczy, ja znam tak wiele języków, ale no co najmniej dwa dobrze, albo trzy dobrze, albo średnio dobrze, przekonuję się, że właśnie w niektórych językach po prostu brakuje pewnych słów. Albo na przykład pewne słowo, takie jak sumienie, w niektórych językach nie istnieje, albo owszem istnieje, ale znaczy to samo, co jakieś inne słowo, a ta sytuacja nie następuje w innych językach. Widzimy tutaj, że różne kultury znajdują, że tak powiem, różne rozwiązania tych samych problemów, które mamy, kiedy chcemy coś wyrazić słowami, i wszystkie one są problematyczne. Dlatego no, na przykład po angielsku nie istnieje słowo racja w takim rozumieniu, w jakim my używamy, kiedy mówimy na przykład racja stanu, albo rację serca, albo rozumu. Używa się bardzo różnych określeń, ja to akurat konsultowałem z bardzo kompetentnymi native speakerami i rzeczywiście nie doszukaliśmy się, no, bardzo wykształceni Anglicy lub Amerykanie, Australijczycy, Nowozelandczycy i tak dalej, native speakerzy używają francuskiego raison, razem ze zwrotem na przykład raison d'état, prawda, żeby pokazać, o co chodzi, bo tak po prostu po angielsku tego nie można powiedzieć zwyczajnie. No to jest właśnie dowód na to, że słowa nie opisują adekwatnie, znaczy w tym wypadku akurat w języku angielskim brakuje moim zdaniem tego sensu po prostu. Jeżeli nie mamy tego słowa, to mamy ogromny problem z wyrażeniem tego sensu, który w Polsce wyrażamy. Mógłbym więcej przykładów podać, więc moja odpowiedź brzmi nie, ale to zmaganie, ta próba wyrażenia w słowach tego, co chcemy powiedzieć, to jest arcyciekawe nasze, nie tylko dla redaktora i autora, ale dla nas wszystkich w każdej rozmowie. Gdy rozmawiamy o miłości, ale wstydzimy się powiedzieć, że kochamy na przykład, prawda? Szukamy różnych zastępczych zamienników i tak dalej. To jest wielka przygoda ludzkości. To ostatnie pytanie moje jest takie, które skieruję do ciebie, Tomaszu, bo byłeś też współautorem, tak? Rozumiem, tej wystawy, troszeczkę się do niej przyczyniłeś. Andrzej wspomniał o tej jednak nie zawsze adekwatności, odpowiedniości słów co do wyrażania naszego poznania i związanych z tym przeżyć. Czy sztuka w takim razie nie byłaby, czy nie jest częściej bardziej odpowiednia, żeby przekazać pewne nasze stany takie poznawcze, ale też i emocjonalne, właśnie bardziej związane może z tym poznaniem takim intuicyjnym? Może właśnie tu sztuka bardziej niż filozofia jest tą drogą do pokazania tego, jak widzimy indywidualnie świat? Mm-hmm.
Osobiście muszę przyznać się, że to dla mnie jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja uczę się dopiero postrzegać współczesną sztukę i między innymi dobrodziejstwa tej wystawy widzę w tym, że właśnie sam się czegoś nowego nauczyłem i przekroczyłem jakąś swoją barierę. Tak, natomiast bez pomocy osób, które mnie naprowadzały, to przyznaję, że były momenty, że nie rozumiałem czegoś, więc tym bardziej zachęcam, bo może ktoś, kto tutaj się zjawi, zrozumie coś, otworzy sobie jakąś nową perspektywę. To w tym sensie na pewno jest to zachęcające i praktyczne, żeby tu przyjść i pomedytować sobie tą współczesną sztukę. Dla mnie to było przyglądanie się czemuś nowemu, uczenie się tego i dzięki temu mogę powiedzieć, że troszkę bliższy jestem sztuce współczesnej. To na pewno. Natomiast samo to pytanie, no to tu znowuż wracamy na ten plan, o którym wcześniej mówiliśmy. Jeżeli przyjmiemy, że intelekt ma swoją specyfikę poznawania, serce ma swoją i że te porządki, jeszcze dodajmy intuicję, dopełniają się, no to jest pytanie, że no, na pewno skoro te zakresy się różnią, bo różnią się, bo są to różne źródła poznania, to być może trzeba ćwiczyć na przykład równowagę pomiędzy tymi porządkami. Jeżeli ktoś ma predylekcję do na przykład intelektu, to fajnie, jeśli by równoważył to też dbałością o ten porządek serca i tutaj wspominałaś o tym doradztwie filozoficznym, no to ono między innymi służy temu, żeby wypracowywać taki balans. I poznawczo o tyle jest to ciekawe, że jeśli źródła są inne, w związku z tym przedmioty poznania, które wchodzą w zakres tego poznania są różne, to być może w związku z tym przechodząc od jednego poznania do drugiego, czy też już do trzeciego intuicyjnego, mogę poznać zupełnie inne i nowe aspekty, tak jak dzięki sztuce dostrzegam coś nowego. I to by był ten aspekt praktyczny, który miejmy nadzieję z tych naszych dyskusji płynie, czyli nie zamykanie się na jeden rodzaj poznania, na jedną płaszczyznę, na jedną perspektywę, tylko przechodzenie do innych po to, żeby rozszerzać ten sposób patrzenia, co zresztą wielu filozofów zalecało jako ćwiczenie bądź jako postawę życiową. Super, dziękuję serdecznie. Zatem zalecamy, by być otwartym na różne sposoby poznawania i doznawania świata. Zapraszamy serdecznie na wystawę, która do tego z pewnością inspiruje. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.